Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w nowym materiale z Fortnite'a na moim kanale. Jedziemy dalej z kampanią, tylko powiem tyle, że przyjaciele to skarb, czyli zadanie, które jakby kończyliśmy poprzednim odcinkiem i nie wykonałem, bo nie znalazłem tej skrzyni. Zrobiłem to poza materiałem, w sumie w tej skrzyni nic specjalnego nie było tak naprawdę. Znajdują się te skrzynie jakby w poddaszach, czyli jeśli spadacie gdzieś, to nie szukamy po pomieszczeniach czy coś, tylko kopiemy przez dach i tam te skrzynie podobno najczęściej są i tak samo moja też się tam znajdowała, więc to tyle. Sprawa numer dwa. Jeśli tu jesteście, to możecie już teraz zostawić łapę. Jeśli was, bo słuchajcie, tą serię ogląda po 1000 coś osób, tam w sumie po tygodniu jest wyświetleń 1500 czy coś takiego. No, jeśli każdy zostawi łapy, będzie bardzo fajnie. A druga sprawa, jeśli jakby nabijecie te wyświetlenia, nabijecie łapy, subskrypcje, wszystko tak jakby powolutku sobie rośnie, to Mateo jest bardziej nakręcony, więcej odcinków jest, są fajniejsze, bardziej pozytywne mi się wydaje. No bo to tak działa na mnie, wiecie. Jest więcej wyświetleń, więcej łapek, no to kurczę, trzeba robić więcej materiałów i fajniejszych, mam nadzieję. Mam nadzieję, że w ogóle się wam podobają, także spoko, napiszcie też coś w komencie i powiedzcie swoim znajomym, żeby weszli i obczaili. Może się im spodoba, a jak nie, no to napiszą zły komentarz, wypadł Mati z tego YouTube'a i będzie dobrze. Dobra. Schematy, nie wiem co ze schematów. Jeszcze eins, zwei, druga opcja, zaproszenia do znajomych. Jak wziąć i zrobić, żeby wszystkie naraz? Nie da się? Potwierdź, Hucio, Jacob, Kacper, Kebesz, Lucian, Mr. Legos, pyk, wszystkich, dobra. Potwierdź. Niestety większość jest aktualnie offline, bo jest godzina 10, 9. I wszyscy w szkole, ale zdolnościami, ja teraz nie wydaję tych punktów, bo potem jak będą potrzebne, to się okazuje, że... Dzień doberek! Hello! Ej, patrzcie, a ona... Boom! Ona ruszała okiem za moim, tak jakby... A what the... Co? Że co? Patrzcie, ona rusza tak jakby okiem... Bum! Z wyczuciem. No proszę, wszystko twoje. Ojej, no jakie szczęście, no nie mogę, no ja... Ja nie mogę. Co to jest? Ale jest wszystko schematy, a mi się to nie podoba, że schemat. Ja bym chciał dostać broń i koniec. I ocaleńców to mi tyle trzepią, że dajcie spokój. Weź jednego za... Za Tauzena? A na co jedno? Zdarzenia, skok w burzę. A weźmy, no co, no przecież... Co? Skuś baba? Bang! Dajcie broń! No, zmykam stąd! To też jest schemat niepospolity, schemat... Jakiegoś expa mi wrzucili. Dobra, pokaż mi co. Rzadki budowniczy, rzadki rubieżnik. I to tyle. W temacie. Epickie bohatery. Epickie ocalenie. Ty, bohatera dostałem. Ciężka baja jakiś. Ciężka baza Kale. Ty, on może być dobry. Kreatywna inżynieria, przeładowanie kinetyczne, wabik i inne rzeczy na kolejnych poziomach. Ty, pokażcie mi go. Zadania nie, zadania poboczne. Ty, my te zadania poboczne byśmy mogli robić. Ukończ 3 misje jako budowniczy. Ty, moglibyśmy to ten bohaterowi pokaż. Zmień. Na tego typa. Wybierz. A pokaż teraz mi, jakby, czym one się różnią. Ten zdrowia ma więcej i osłony, no ale ona jest jakby... A mógłbym cię awansować, gościu? Ulepsz, sprawdź. Awansuj, potwierdź awans. Podoba mi się ten, potwierdzimy. Masz. A masz jeszcze jeden, dobra. Co dostaliśmy za to? Mati tylko klepie w przyciski, to jest standard. Koszt. Zautomatyzowane umocnienia. Zwiększa łączność bazy o jeden fragment budowli. Dobra. Da fuck. Wstecz. Ej, ale ma zdrowia teraz, nie? Pokaż, teraz to się już nie... Gwiazdki mu rosną na 10. Dobra. Jedźmy z zadaniami. Ty, mam nadzieję, że jeszcze w ogóle... Bo tu jest dużo klikania. Ja wiem, że was to już zanudziło, że już byśmy chcieli grać. Ale... ale jedźmy tu z tym.
Niech się taśmy kręcą. Graj. Okej, okay, dysponujesz zbyt małą mocą. Jak zbyt małą mocą? Co ty do mnie gadasz? Że to? Ale to zalecana to nieważne, to ja po prostu super gram. Easy. Damy sobie... Kuźwa, jakie zalecane moce. I chyba pogięło. Czemu zalecane moce? Ale to sobie z kimś pogramy, no we dwóch. Okej, okay, Mr. Legos. Mamy? Jest nasz. Dołączyło paru jeszcze innych. I w misji... Koniec, misja za pozostały czas 22... No to chyba się wyrobimy jako tak. Kręcimy. Trzeba te taśmy zdobyć, o których mowa. Aż 5 sztuk, więc praktycznie nie wiem, czy wszystkie. A, dlaczego? Mati, czytaj, bo ja idę to... Zdobyte taśmy. Czyli szukać tych taśm trzeba. 0 na 5. A to wszystkie ja muszę zdobyć? Cześć. Poklepiemy. Come on. Come on, dobra. Ja mam pytanie bardzo poważne. Czy? Jest Mr. Legos. Siema. O, dostałem smucz. Ty dostałem jakąś wyrzutnię. Ale opór. Ale wypas. Hehehe, strzelec wyborowy z lunetą. Ty, ale ta rakieta jest genialne. Super, podoba mi się. Czekaj, bo po mnie strzelają. To mu chwilę zajmie. Tymczasem nie przerywaj poszukiwań, dowódco. Pomocnik. Bakłażanowy, fuksja, śliwkowy. Czekajcie, szept. Znasz Lila Róż? Jest odlotowy. Ha! Cel zlokalizowany. Gdy będziesz Gdzie? Gotowy, postaw atlas na celu. O, amunicja, lekkie naboje, podziękował. Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. Gdzie ich szukać? Ale mi wrzucił fajnie dużo wszystkiego. Dzięki bardzo. Super. Dobra, tu mamy coś takiego. Naboje. Dobra. Dodaj blugród do atlasu. Dzięki bardzo. Chyba tam jeszcze czegoś szuka, żeby mi rzucić. Całkiem możliwe. Jak nie, to idziemy szukać tych taśm. Chodź. Mr. Legos, żebyś tu czegoś nie wyciepał niepotrzebnie. Idziemy? Idę. Podziękował. Nic nie wyrzucił? Użycie blues powie zwiększy poziomu trudności. No to zwiększajcie. Ty, coś tu znalazłem. Uwaga, czy to jest taśma? No to wraca na... Kto wie, jak długo. Uwaga, psia! Na zdrowie. Pozdrow. Ty, a tu się można przebić? Nie można. A tu? Też nie. Wraz z 7 miliardami ludzi daliśmy się zaskoczyć przez burzę. Ale był na świecie ktoś, kto się jej spodziewał. Dobra. You are so sure. Masz, szczał. Ty, tam jest gnoj. Uwaga, przechodzimy poniżej, bo tam też taśmę mam oznaczoną, że jest poniżej. To jakby jest punkt priorytetowy tej gry mojej. Czy to jest na pewno to? Ty, skrzynię znalazłem. Nie mogę. Nic z tego. No, bo mnie klepie, debil. Niemożliwe. Szukam. Mam! Co wyskoczyło? Jezu, jakieś dobre deale. Jedziemy dalej. 50% mapy. Jedną tą znalazłem. No najwyżej będą dwa odcinki z szukania. A to co? Panel leczący, dziękuję. Przykro mi bardzo, ja mam rzeczy ważne do spełnienia. Szukam tych taśm głupich. Zamknij japę. Jezu, ale wykrzykników. Ja pierniczę. Tu wchodzimy. Wszystkie poniżej? Da fuck. Pustaki wchodzą do portu. Nie wszystkie na tej wysokości te jakby. Dobra, to niech wchodzą, to tam brońcie się, ja tu muszę przegrzebać tą mapę, to jest punkt. Aha, to tak nic nie dało. A teraz mi wyskakuje, że to niżej jest. To jak to możliwe, jak tam się dostać?
Może niżej. Tu jest jakieś zejście czy coś? O. W tej grze trzeba umieć pływać? No to nie na tej zasadzie chyba. Ty, coś mi świeci. Uwaga! Biegiem, powiedzcie, że to... Niekoniecznie taśma, ale jest skrzynia. Zawsze coś. Dobra, karabinki. Gdyby mi pooznaczali te taśmy jakoś tak... Tu są te wykrzykniki całe, no to... Easy peasy. Jeszcze niżej. Jest. Musimy pogadać o Wintertechu. Największa firma na rynku technologicznym z dnia na dzień upadła. Masowe zwolnienia, zamykane sklepy. Nikt z firmy nie chciał tego skomentować. Co to? Pamiętacie? Dziwne, prawda? Bardzo. Prawda wygląda nieco inaczej. Bo jak to odkryję, to coś dostanę. To wy sobie tam róbcie z tym atlasem, a ja tu zbieractwo i wszystko pouskuteczniam. Nie myślałem, że tego nie mogę kopać. Czyli to jakby najnormalniej w świecie można znaleźć wszędzie tylko te jakby te taśmy. Tylko, że to trzeba na dwa razy. Cześć, co tu dostałem? Miedziana rura. Dobra, mógłbym się już stąd wydostać? Mati? Mateo? Jakoś? Prosto? Hopa. O, może być chociaż... Poczekajcie, bo coś odrąbałem. Nie fajnie. That's right. Hopa. Aha. Nie tak, Mati. Mati, nie tak! Jezu, to zasłania też trochę i potem się dzieją takie rzeczy, że nie do końca wiem, jak wyleźć. Hop. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej po kolejne wykrzykniczki. I tu wszyscy, podejrzewam, szukają. Ja też widzę pustaka. No, zbieraj to, nie? Tylko zbieraj. Idziemy, kolejny wykrzyknik. Tutaj, na mojej wysokości. Powiedzcie, że to nagranie, będę szczęśliwy. Jest nagranie. Wintertech nie zbankrutował. Wiedział, co się wydarzy. I po prostu się na to szykował. Tak, kusząca opcja. Ale na szczęście mam dobre wieści. Aha, tutaj jakby... Obudziło tych ziomków. Trudno. Dobra, jeszcze dwie taśmy i może to się uda. Dawaj, ja tu zbieram wszelakie możliwe amunicje. To będzie dobre. Naprodukujemy trochę hałasu. Zaraz opuścisz anomalię. Co proszę? Ulepszę moduł jest. Czujnika typu hukacz. Dzięki temu moja furgonetka będzie w stanie zarejestrować wszystkie pokręcone częstotliwości, które wydobywają się z tego tam, granatowego na górze. Brzmi całkiem nieźle. Raczej brzmi jak... Dobra. A nie ma tu jakiegoś przejścia for sure? Nie ma. Jeszcze jedno radio, no jakbym go zdobył, to bym był happy. O eksperymentalnym sprzęcie Wintertechu. Chodzi o osłony przed burzą i bazy główne. Sami widzicie. Gdy powiedziałem wam, żebyście się jeszcze nie poddawali, jest. Miałem ku temu powód. Mam. To nie było puste gadanie. Dobra, to możemy się śmiało iść zająć atlasem. Gdzie to? Aha. I przetestować. Ludzie, którzy wybudowali te bazy, nadal żyją. To co tu dostałem. I pracują ale Saigon. Sposobem na te potworne chmury. Krąży nawet pewna pogłoska. Idziemy, biegiem, stawiamy ten atlas i... Nie, blue gluty trzeba złożyć. Ile ich trzeba? Jeden, dwa? Dobra, ja złożę blue gluta, uwaga. Wystarczy już blue glutu. Teraz zbuduj umocnienia wokół atlasu, przygotuj się i uruchom go. Dobrze. Easy peasy. Lemon, wiadomo. Co to jest? Misja będzie trudniejsza, dodatkowe nagrody. Przygotuj się na bardzo alarm pogodowy. Cicho, morda. Pewnie, zwiększamy ten poziom trudności pięciokrotnie, tak? To wybudujcie tu może coś jeszcze tak dodatkowo. Tędy nie wejdą. Hop. Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. Dobra, słyszę. No. Dobra, awesome.
Dawaj, zbieraj na cokolwiek. Dobra. Atakują nasz fort. Widzę. Nie tak szybko. Pytanie, gdzie oni są? Gdzie się respią? Ja już mam jakby pół. A co to jest za ten? Czy to zadaje HP? Czy to jest tylko na zasadzie takiej, że a fajerwerki? Aktywuj Atlas. Ty, to musimy czekać najpierw. A może byśmy to najpierw obudowali, a potem aktywowali. Jeszcze w dodatku widzimy, że biegną od tej strony. To by było dobrze tu coś zrobić. Jak tak, to pozdrawiam IT. Tak, nagrywam. Pozdro. Uuu. Radiostacja szyfrująca, radiostacja szyfrująca. Osu. Spodobają się Larsowi. Nie wątpię. Trzeba by wzmocnić wykrywanie wibracji. Trzeba się orientować, czy to, na co patrzysz, wysyła ci dobre czy złe wibracje, robociku. Cóż, po prostu założę, że to pewnie ma jakiś sens w świecie Larsa. Na pewno mamy jeszcze do znalezienia więcej części radiostacji szyfrujących, więc bierzmy się do roboty. Hech. Nie wiem, czemu ja tylko buduję. Zróbmy coś. No, tutaj. Tu. No ja nie wiem, skąd materiały do budowy brać w takiej ilości. O. Dobra. Nic z tego. No to dupa. Dobra, aktywujmy to. Budujecie coś jeszcze? Nikt tu widzę, że się nie jakby. Dawaj, tutaj. Awesome. Tak, działa to. Zadaję HP. Dasz sobie radę, dowódco. Poszczelam z tego. Super. A tu co to jest? Panel. Ty fajnie postawili. Super, podoba mi się. Nie, dlaczego tu? To mi się podoba. Dobra opcja. Atakują z drugiej strony? Nie, tylko z tej. Hej, dopiero to zbudowaliśmy! Aha, to... Przecież miało być niekończąca się ilość strzałów, ja to wypikałem. Ale głupie, dlaczego tak, Mateusz, się stało? Dobra, przykro mi bardzo, ale już to zużyłem. A, bo to jest do obrony. Nie można? Nie można. Dlaczego ja takie coś dałem? Ale głupie, Mati, ty debilu. Dlaczego dałeś... Ojej, sorry. Zepsułem. Teraz już będę wiedział. Nauczyłem się, że tak się nie robi. Łogniej! Ile tego trzeba bronić? 6 minut? Ja może się poćwiczę strzelanie z czegoś. To jak my to wybronimy? Czyli jakby... Nic się nie zmieniło. Mati oczywiście na odcinek coś musi spieprzyć. No to właśnie spieprzył. Postawił ten... Do obrony na... Po co to tam postawiłeś, człowieku? Nie wiem. Choć się domyślam. Ty, Atlas nam atakują. Jakimś prawem. Jakim prawem? Nie wiem. Jak się przedostali w ogóle? A, bo to poziom im wzmocnił. To tak poważnie. Czemu ja muszę klikać?
Ej, miecz jest co jak co, ale i tak najbardziej skuteczny. Tylko, że się oddalają, kurwysynki, byłoby trzeba mieć coś takiego, że biegam. Co z naszego fortu? Co się dzieje z naszym fortem? Żyje, dycha. Jeszcze więcej was tu mama nie miała. Wzmocnienie uruchomili dwukrotne, to mi się podoba taki Saigon. Bo muszę tu pilnować punktów życia, nie chcę tu zginąć. Idę. Idę się uleczyć, jest panel leczący. Hech, to chyba zadziałało. To było trzeba zniszczyć tak a propos, żeby nie było takiej porażki, to... Nie, nie! Do tego gościa się chyba nie podchodzi za blisko, właśnie to chciałem powiedzieć. Ale w sumie fajnie, że takie coś, że to wzmocnienie, bo teraz przynajmniej się coś dzieje. Kto potrzebuje pomocy? Atlas? Ty, faktycznie. Dostaję o punkty. Dostaję po dupie. Nie, nie mogę. Co zebrałem? Ty, jest chyba jakaś malutka przerwa. Nie ma natarcia. Którędy oni się przedostali? Pytanie za 100 punktów. Nie tędy, nie tędy. Od frontu jedyna opcja. Oto leczenie to jest super sprawa. Cześć, chłopaki. Jezu, ale was się tu... A was się tu rodzi? Tak, mówię serio. Nawet bardzo. A tak a propos, gdzie są pozostałe? Chyba, że pozostała dwójka jest w drugim punkcie, który się respi. Co się dzieje? Ty, Ford! Tu, tędy się przedostają perfidnie. Dawaj. Super. Nie, no jest easy. Gdybym wiedział, to te pułapki to... Oj, Maci, co ty za gówno postawiłeś na tej ziemi? Nie mogę. Nie mogę. Jak z tobą grać? Jak to oglądać w ogóle? Jak? Się pytam, jak? Dobrze, te taśmy przynajmniej łatwo było zdobyć. Co to takie malutkie szkraby? Widzieliście to? Dajcie żyć. Jak jest taka walka czasem, bo to cały czas klepiemy, możecie sobie to przewijać po prostu. O ty! Ledwo dycham, w ostatniej chwili uciekłem. 26 HP. Kurczę, ktoś dobry to tu postawił. Uwielbiam typa. Postrzelajmy. Reload! Fajny mieczek, nie powiem. Odznaki zbieracza? Ja za co? Dobra, miecze. Ile jeszcze? 50 sekund. Zalecany limit budowli. No, nie osiągnęliśmy tej. Znaczy, jakby nie przekroczyliśmy o na tej zasadzie. Także easy. Poziom trudności 3 graczy. Atlas dycho. Ty, to jakby to ugramy. 30 sekund. Easy peasy. Mam nadzieję, że w miarę jeszcze fajnie będę odznaczony jakoś. Pozostało 30 sekund. Lekko. Nie mam granatów? Nie mam.
zatłucz. Bardzo. A nie da się tego atlasu jakoś, nie wiem, regenerować? Czy na jakiejś zasadzie takie coś? Kombinacje? Opa! Koniec! 4, 3, 2, 1. Dziękuję! Haha! Haha! Dziękujemy! Fajnie pykło! Zobaczymy, co za to. Tak, pykniemy. Jak tam nagrywał? Albo live. Dobra, co dostałem i ile? Walka, całkiem spoko poziom. Budowanie, też całkiem. Zbieractwo, no nie tyle co Marsek, ale daje rady. Dziękuję bardzo. Kontynuuj. Ty, myszkę zgubiłem. Ej, nie mam myszki. O, teraz się pojawiła. Dawaj, pójdę dowódcy. Im więcej, tym lepiej. Będę się cieszył. Wzmocnienie, tylko 10 koła? Premia dzienna, Jezu, ale wyrąbało. Zdobyte PD 416. Ej, tak dużo chyba jeszcze nie zdobyłem. Którą skrzynię dostaniemy? Fiolet. Z chyba trzeciego poziomu, albo czwartego. Wróć do bazy, zaraz sobie otworzymy, zobaczymy, co tam dostałem. No i zadanie jest jako tako wykonane. Zobaczymy, jakie są kolejne. Na dwa razy, ale wykonane. Jaki jest time? 10:12, jakby mam czasu do 12 do nagrywania czwartego poziomu, łup. Pyk, pyk, expa. Otwórz, niekończące się burze, zadanie ukończone. Musimy znaleźć tego DJ-a. Może Lars nam pomoże. Ty, obracający się Dynx. Dwadzieścia. To chyba nie pora na zajęcia dodatkowe, robociku. Czemu nie? Co się dzieje? Mamy mezocykloniczną burzę na czwartym etapie ze wzmożoną aktywnością mutageniczną. Aha. No, chyba nie jest już po naszej stronie. Co? Dobra. Po oderwaniu od linii szkwału ciągnie za sobą same nimbusy. Spójrz na to. Czy to według ciebie ma jakiś sens? Zaraz. Dowódco, na drodze tej burzy znajdują się ocaleńcy. Dobra, nagrywamy. To słuchajcie, to jest ocaleńcy, to pułapka, to może będzie... To ja bym proponował to po prostu przerzucić na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że to wam się podobało, że zostawcie łapę i widzimy się w następnym materiale. A czy jak zdolności sobie tutaj pokaż? Kiedy to się rozwija? Pokaż mi to. A, odblokowuję ekspedycję. Tak, to tu zwiększa trochę poziom, ale nie jakoś szczególnie. Mam 7, bo chodzi o to, że jak z jakimś zadaniem wyskoczy mi, a zdobądź to, to wtedy będę mógł się fajnie przebić. A na razie to zostanie. I pokażcie mi jeszcze bohaterów tego typa. Ulepsz. Awansujemy na poziom 7, może być. Awans na poziom 8 też może być. On tu za 8 coś dostał. Poczuj bazę. Czas odnawiania, jeżeli wrogowie giną w polu działania bazy, generuje ona energię. Po 30 likwidacjach w bazie następuje eksplozja, która odrzuca pustaki i zadaje obrażenia od energii. Okej, czyli ogólny Saigon się dzieje. Super. Dobra, teraz to tyle. Zostawcie łapę, w opisie macie wszystko związane z moim social media, Instagramy, tam te inne pierdoły, Facebook. Dołączcie do naszej grupy na fejsie i to tyle. Miłego dnia. Trzymajcie się. Na kolejny odcinek zapraszam was już jutro. Cześć.